Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie w kolejnym dniu naszych internetowych rekolekcji adwentowych. Jesteśmy już po drugiej niedzieli Adwentu. Czas naprawdę szybko mija i chcemy ten czas dobrze wykorzystywać ze Słowem Boga. Dzisiaj kolejna postać. Postać Ezechiasza, króla judzkiego, który żył w VII-VIII wieku przed Chrystusem. To on dokonał niezwykłej reformy religijnej wówczas w Judzie. To on zlikwidował fałszywy kult bogów płodności i przywrócił jedyny kult tylko w Jerozolimie. Jego piękne wysiłki, jego pobożność spełzła na niczym, bo wielkie, rozwijające się Imperium Asyryjskie, można by powiedzieć, zdmuchnęło Judę i włączyło ją w swoją prowincję. I od tego momentu Juda zniknęła z kart map świata. To był moment, kiedy nie tylko Ezechiasz został poddany próbie ekonomicznie, politycznie, ale i to był czas, kiedy Pan Bóg chciał poddać Ezechiasza próbie, szczególnie tej próbie duchowej, o której zaraz usłyszymy. Ezechiaszowi wiodło się we wszystkich jego przedsięwzięciach. Kiedy jednak przybyło poselstwo książąt babilońskich wysłanych do niego po to, by się dowiedzieć o cudownym znaku, jaki zdarzył się w kraju, Bóg opuścił go, wystawiając go w ten sposób na próbę, aby ujawniły się w pełni zamiary jego serca. Kiedy Ezechiaszowi wszystko w życiu wychodzi, kiedy jego życie, można by powiedzieć, jest pasmem sukcesów, to przychodzi moment i czas, kiedy Pan Bóg opuszcza pobożnego Ezechiasza po to, aby poddać go próbie, aby zobaczyć, co kryje się w głębi jego serca. Wchodząc w ten Adwent, Pan Bóg, wydaje mi się, również i nas chce poddać próbie, aby zapytać się, co kryje się w naszym sercu. Co jest w moim sercu? Co jest na dnie mojego serca? I kiedy myślę o Ezechiaszu, to przypomina mi się jedno wydarzenie. Kilka miesięcy temu byłem na skupieniu dla bierzmowanych, dla tych, którzy przygotowują się do sakramentu bierzmowania. Pierwsza grupa w pierwszym tygodniu, wszystko wspaniale, perfekcyjnie. Pan Bóg działał, dawał owoce, wszyscy byli zadowoleni. I ja byłem zadowolony, i animatorzy byli zadowoleni. I kolejny tydzień, troszeczkę, można by powiedzieć, na pewniakach to wszystko wszedłem. Wiedziałem, co chcę mówić, wiedziałem, co chcę robić. Wiedziałem, że jak to powiem, to Pan Bóg przyniesie takie oczekiwane owoce. I co się okazało, po jednym dniu, po jednych 24 godzinach wróciłem do domu i miałem dokładnie takie samo doświadczenie jak Ezechiasz. Pan Bóg mnie opuścił. Mówię, nic nie wyszło, przecież wszystko przygotowałem. Przecież wszystko zrobiłem tak, jak potrzeba. Przecież wiedziałem, co chcę powiedzieć. Wiedziałem, co chcę im w tym słowie przekazać. I wiedziałem, że Pan Bóg musi zadziałać. I Pan Bóg nie zadziałał. To właśnie doświadczenie opuszczenia jakby bardzo mocno mnie dotknęło. Kilka dni nie mogłem się z tego wszystkiego pozbierać. I tak naprawdę to było wspaniałe doświadczenie Pana Boga. Bo to tak naprawdę zapytało mnie, co ja mam w głębi mojego serca? Czy nie jest tak, że ja żyję w schemacie swojego życia? Czy nie jest też tak, że mam wszystko poukładane? Zrobię to, a Pan Bóg da mi to. Zrobię tamto, a Pan Bóg mi jeszcze coś innego da. I myśląc sobie w tym Adwencie o tym doświadczeniu Ezechiasza, myślę, że i my możemy mieć też takie doświadczenie. Pójdę do kościoła, pomodlę się, Pan Bóg da mi to. Pójdę na roraty, Pan Bóg da mi tamto. Jeszcze coś innego zrobię, to Pan Bóg mi pobłogosławi. Może tak być i Pan Bóg może Ci pobłogosławić. Ale ja w tej modlitwie Maranata dzisiaj chciałbym prosić, żeby Pan Bóg nas opuścił, bo wtedy okazuje się, co tak naprawdę mamy w głębi naszego serca. Co siedzi na dnie naszego serca. Właśnie to jest najlepsze doświadczenie Pana Boga, bo to nam pokazuje, gdzie my jesteśmy w tej relacji do Pana Boga. Chciałbym Cię prosić, żebyś może prosił Pana Boga dzisiaj o to, żeby Cię opuścił, żeby dał Ci to doświadczenie opuszczenia, takie głębokie doświadczenie opuszczenia. To sprawi, że naprawdę przekonasz się, że On w Twoim życiu jest,
bo to działa wszystko paradoksalnie. Z jednej strony Pan Bóg opuszcza Ciebie, ale z drugiej strony daje Ci niezwykłą miłość i niezwykłą radość. To doświadczenie z opuszczenia, to doświadczenie podobne do Ezechiasza, że Pan Bóg mnie opuścił, chociaż miałem wszystko poukładane, wiele mi pokazało i dotknęło mojego serca. I w tym Adwencie, w tych naszych rekolekcjach chodzi o to, żeby Pan Bóg Cię dotknął. Ale najpierw, żeby Cię dotknął, musi Cię opuścić, abyś pokazał Mu serce, abyś Mu otworzył. Niech tak się stanie dzisiaj.